Krzysztof Miller był fotoreporterem, znany ze swej ogromnej wrażliwości i umiejętności dokonywania wyborów ważnych tematów, z pieczołowitego do nich przygotowania i cierpliwości w śledzeniu zjawisk społecznych, szybko zdobył uznanie. Ze sportowca skaczącego do wody został mistrzem fotografii. Czasami to jest wielogodzinne wyczekiwanie, czasami jest wielokilometrowe wychodzenie tematu, czasami jest trzymanie aparatu kilkadziesiąt minut przy oku, to jest męczenie wzroku. No to jest ciężka fizyczna praca, dokładnie jak w fabryce śrubek. Jeździł tam, gdzie w ostatnich latach rozgorzały konflikty, gdzie lała się krew, gdzie mógł pokazać, jak wiele krzywdy ludzie mogą wyrządzić ludziom. Był w Afganistanie, Czeczenii, Gruzji, Bośni, był w Afryce. Mówił, te fotografie są dowodem, że takie historie naprawdę się zdarzyły. Wojna zawsze jest jakimś przełomem. Nie wiadomo, czy świat pójdzie w dobrą, czy w złą stronę. Natomiast dla tych ludzi, cywili, nie z własnej winy wmieszanych w tą wojnę, zawsze to są chwile przełomowe. Są taką pigułką, kwintesencją ich trudnego losu. Krzysztof Miller przypłacił swe zaangażowanie poważną depresją. Stwierdzono u niego stres bojowy. Poddał się leczeniu jak żołnierz przybywający po ciężkich przeżyciach z frontu. Jak żołnierz, któremu udało się przeżyć. Zmarł tragicznie we wrześniu tego roku. Monika Szwaja była naszą koleżanką z telewizji Szczecin, ale przede wszystkim pisała. Pisała dla kobiet. Panie znały ją z kilku głośnych swego czasu książek. Głośnych, bo Monika Szwaja potrafiła intrygować już od samego początku. Potrafiła nadawać swym pracom prowokacyjne tytuły. Klub mało używanych dziewic czy Jestem nudziarą to przykłady tej umiejętności. Była pogodna i zadziorna. Ja uważam, że powinno być dobrze. A jak nie jest dobrze, to trzeba robić, żeby było dobrze. Powiedziała kiedyś, ja nie mogę patrzeć na ludzi, którzy lubią jęczeć. Mówią, znowu w życiu mi nie wyszło. Życie jest beznadziejne. Jakoś nie wiem, jakim cudem. Ja od urodzenia wiem, że życie jest piękne i świat jest piękny. Zmarła w listopadzie ubiegłego roku. Janusz Tazbir zasłynął kilkoma oryginalnymi powiedzeniami. Mówił na przykład, że najciekawsze teorie są takie, które są błędne, albo że naukowiec ma prawo do zmiany poglądów, byle nie były one skutkiem zmiany ustroju czy rządu. Był wybitnym historykiem, członkiem Polskiej Akademii Nauk, ale chętnie w dyskusjach publicystycznych wypowiadał się na temat współczesnej Polski, polskiego społeczeństwa i czyhających na nas zagrożeń. Zagrożenie przez ksenofobię, przez nietolerancję, przez fanatyzm, przez okrucieństwo. Słowem smutna prawda, iż historia, jeżeli się powtarza, to w swoich najgorszych formach. Nazywano go polihistorem, bo swobodnie poruszał się w dziejach Polski, ale też Europy i świata. Był erudytą. Zmarł w wieku 89 lat. Michał Jagiełło był zapalonym taternikiem. Górom poświęcił 10 lat swego życia i choć nie był góralem, ci przyjęli go jak swego i jak swego przygotowali do służby ratowniczej. Tak, późniejszy dyrektor Biblioteki Narodowej był taternikiem. Jak trafił do Narodowej Skarbnicy Wiedzy? Przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, przez pracę na Uniwersytecie Warszawskim, aż po ministrowanie w kolejnych rządach. Kierował Biblioteką Narodową prawie 18 lat, skutecznie powiększając jej zbiory. Od prezydenta Rzeczypospolitej otrzymał za swe zaangażowanie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Michał Jagiełło miał 75 lat. Piotr Aleksandrowicz całe swoje życie związał z dziennikarstwem. Pracował dla Polskiej Agencji Prasowej, dla Przeglądu Tygodniowego i Gazety Bankowej. W dobie przemian ustrojowych został zastępcą redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, a potem jej szefem. Swą publicystykę poświęcał sprawom ekonomicznym. Piotr Aleksandrowicz miał 62 lata.